Siemanko, siemanko, z tej strony Wójcio. Zapraszam do oglądania kolejnego, trzeciego odcinka z przekozackiej, przerażającej gry Matka Rosja. Krwawi. Zapraszam. Trzecia misja, tak jak widzicie, są ze mną moi pomocnicy. Cześć! Siema dziewczyny. Ruszamy, tak? Okej. Zaczynamy. Twoi ziomale ledwie żyją, a ty masz jeszcze trochę nekro. Uzdrow ich natychmiast, zanim będzie za późno. L1. Opti. Gramy. Poruszamy. Rozdział trzeci, skład. Dobra. Dawajcie. Dobra, lecimy. Hej chłopaczki, wieki was nie widziałem. Macie może papierosa? Gościu, zamiast żebrać, powiedz nam, co tu się stało. Wszystko jest zdemolowane. Ach tak, stare dzieje. Byliście chyba na jakimś urlopie, czy coś? Tak, to robota gangu skinheadów. Przyszły tu całą zgrają, żeby przejąć teren. Potem zaczęły rozdawać nekro. Nie myśleliście o przepędzeniu dealerów? No wiesz, żeby odzyskać obóz? Jasne, Vlad próbował, rozpętał jakąś rewolucję czy coś. Zbiera ludzi od kilku tygodni. Pewnie znajdziecie go na dworcu. Kazałem mu się odpieprzyć, łeb mnie przez niego boli. Dobra, rozejrzymy się za nim. Dzięki, stary. O, jak widać, głowy nas bolą. Ruszamy, pamiętajcie, zostawcie suba, zostawcie lajka. O ja, źle. Wspierajcie nasz kanał, żeby się rozwijał. Te wizje są coraz silniejsze, to skutki uboższe nekro. Pieski, dobrze. O, zielony pies będzie miał w sobie nekro. Dobra, są te super kije, słupy energetyczne, które można wykorzystać do bicia przeciwników. Są bardzo skuteczne. Dobrze. Nie wiem, czy dziewczyny mają dobrze ustawione mikrofony. Jeśli je słyszycie, dajcie łapkę w górę. Pamiętajcie dziewczyny, najwyżej mówcie głośno. Zaraz popracujemy nad waszymi mikrofonami, ale pamiętajcie, żeby głośno mówić. Dobra, lecimy dalej. O. Gramy. Trzecia misja, skład. Zabili go dla przykładu. Dobra, paniusie, zamknijcie się, słuchajcie. Bratwa chce wam pogratulować dobrej roboty. To jest mafia bratwa! Macie pozwolenie szefa na korzystanie z siłowni. Planowaliśmy nawet dla was małe przyjęcie. Widzicie, nie chcielibyśmy was wystawić. Ale bądźcie czujne. Wkrótce pojawi się tu kilku obwiesi. Chcemy dorwać ich żywych, jasne? Złapiecie ich i przyprowadzicie prosto do nas. Dobra, to na tyle. To wy jesteście tymi szmaciarzami, którzy zajęli nasz obóz? Haha, no proszę. Chyba mam nadmiar przepowiadania przyszłości czy coś. Myślicie, że te wasze żałosne pachołki nas powstrzymają? Ty i te twoje psy odpowiedzcie na nasze pytania, kundlu. I co ważniejsze, pójdziecie handlować tym gównem gdzie indziej? O proszę, słyszeliście to? Trafiła się nam grupa bezdomnych cyrkowców. Do tych żartów zaraz nauczę was szacunku. Łajzy. Pięknie. Oni nie mogą złapać cyrków. Tak. Nie mam cyrków. Pamiętajcie, trzeba ich bić tak, żeby nie wypadali za rundę. Trzeba ich po prostu zabijać. On złapał mu cyrk.
Pamiętajcie, żeby doładowywać się nekro. Dobra, biorę oni. Uleczę i teraz tego nie wiem. Bierzemy! A przeden zabijamy. Jezus! Hej, ten ma nekro. Miał być. L2, bierzemy narkotyki, nekro, które nam albo ładuje życie, albo dodatkowo możemy się z nim wzmocnić i wprowadzić w tryb berserkera. L1 wysyła, wysysamy narkotyk z przeciwników, tak, tak jak widzieliście. I lecimy. Więc lecimy. Dobra, wstanie jeszcze. Czekaj, jak jeszcze wstanie, to dostanie. O, jeszcze już. Dobrze. Ofiary śmiertelne. W trybie Berserkera możecie większość swoich wrogów zmienić w ofiary śmiertelne. Głowy się odcina. R2 i kółko, bardzo dobre. Dawaj. Chodźmy. Lecimy. Hej, cyganie, czekają za linią jak wszyscy. Jeszcze zamknięte. Przestań się drzeć i otwieraj te cholerne bramy, szmato. Oho, widzę, że ktoś tu nam hojraczy. Słuchajcie, nie mam czasu na te pierdoły. Wracajcie za linię i czekajcie jak reszta kulturalnych ćpunów. No dobra, a co powiesz, jeśli cię stąd wykopiemy? Dawajcie, dziewczyny. Może załatwmy jego samochód. Zdenerwował się. Wy cholerni. Odetnę wam łby i naszczam do gardeł. To było obrzydliwe. To bardzo. O. Dobrze. O, ten to ma pistolet. Dobra, ja mam pistolet, więc już wszystko pozamiatane. Kij golfowy. Wypalają poza mapę. No tak, nie, chodźmy to poza mapę. Oni tu jeszcze są. O nie. Dobra, już po nich. O, chyba jeszcze nie. O, ale dobiłem go. Nekro ma. Mogę nekro? Tak, bierz. O, dobra. Ulecz jest, mnie? Jeszcze jest nekro. No to bierz, ty masz najmniej. Jeszcze. Iwan, masz najmniej. Co ty? A tak, dobra. Lecimy. Żonglerka. Żonglerka, do góry i kółko. O. Mhm. Fajne. Ciekawe, o co chodzi z tą żonglerką, musimy to sprawdzić. O nie. Naćpane dziewuchy. Hej, jesteście całkiem spoko. Czy chcecie? Trochę nekrot, tylko wy i ja? Nie wiem, co mnie bardziej odrzuca. Twoje rany czy zapach szczyn w twojej mordzie? Co jak śmiesz jeden z drugim? Chyba obraziliśmy tą panią. Ujmę to tak. Wracaj do swoich nekrozjebów. To było dobre. Albo wybiję ci resztę tego, co zostało z uzębienia. Co jak śmiesz jeden z drugim? Co ona ma? Jeden tekst tylko zakodowany w radiu? A, tak się żongluje. Ta gra jest brutalna. Dobrze. Ona nie ma. Chodź, mam to u ciebie uleczę. Wyczółka. Chodź tu, mam. Dobra, za chwilę. Jeszcze nie ginę. Powalamy ich, zabijamy. Ten nekro ma go wstek. O Jezusu, nie zabij go. Uleczmy teraz? Już. Dobra, czekaj,
Dobra, załączam bez sterkera. Ale jak to od niego wziąć na krokej? To wiesz. To ja się nie mogę, bo jest tu za dużo. Już nie ma. Okej, dobra, odtam nazwę sobie, a jedź. Ojej. Ubit. Git jest. Git malina. Dobra, dobra, lecimy dalej. Przebijamy się przez drzwi. O nie, to jest karabinem, trzeba uważać. Tryb berserkera i wjeżdżam w tą ścianę. Dobrze. Dobrze. Bierzemy karabinem. Karabin i lecimy, ostry ostrzał. Zobacz jak głowy padają. CKM-ami walimy do nich na ostro. Są tylko dwa karabiny. Ja już nie mam. O tam jest jakiś karabin. Gdzie? Oni mieli. Dobra, lecimy tam do nich. O, ja mam, dobra, podniosę. Dobra, lecimy, no bo oni... O, co? Pistolet, wiesz. Mam, dobra, super. Są rozwaleni już. Szponi, zobacz, same głowy. Dobra. Dobra, chodźmy tu, niech oni podwiną, bo jak mają nekro, to wiecie. Biegniemy dalej, nie. To jest, to już? No lecimy już. Chyba tak. Przechodzimy. Chwyt z góry. Chwyt z góry. X i kółko. Dobra, życie sobie uleczmy. Bum, bum, bum. Dobra, baseball. Przyda się na pewno. Nie, lubię tych skakaczy, o Jezus, ale... Skakacze są denerwujące, ja też zauważę. Nie, obojętne. Że tak powiem. I tych babek... Dobra, babka dostała. Też ruleczy? Baseballem przez plery. Dobra, daję ci bulecza. O, tylko tak mi, okej? Ojej, zobaczcie jak nie dojechała, co? Dobra, chodź, to ja ciebie uleczę teraz. Tylko na punkt był zabij, okej. Okay. Jesteś? Gdzie ty jesteś? No tu już się da. Chodź. Jak ja tu się mam uleczyć? L1. Dobra, gotowa. No, dziękuję. I sobie wyszedł tam nekro. I lecimy. Dalej. O Jezusiu, ale oni mają trzy hitmy. Stołkowcy. Pum, pum, pum. Dobra, chodźmy tu. Dobra, nie wrzucajmy ich na matę, bo nam nekro brakuje. Dobrze, ostro zjechał. No, o nie, o Jezu, oni mają nekro. Tak, on ma nekro. No, trzeba troszkę wypompować. Trzeba, trzeba. Pum, pum, pum. Dobra. Lecimy dalej! O nie! Jak kość z dachu spadają z nich. Trzeba mieć agenci! O nie, z tego... Pamiętajcie, zmieniajcie ciosy z kwadratu na trójkąt, łączcie komba, tak? Wtedy wchodzą bardziej hitowe kombosy. Tego zielonego uważajcie, żeby z rundy nie wyrzucić. O, tutaj jest. No teraz dużo nekro. Łapcie je. O, jeszcze jeden, ale tutaj tego trzeba przekonać. Ktoś mnie chce uleczyć? Bero, ulecz mnie. O, ja nie. Na jeden masz jeden ten do zrobienia. Ale mam mało życia. O nie! Dobra. Popatrzmy, banda szczurów wyslizgnęła się do mojego basenu. To jest jakiś basen, bruda z basenu. Ty przewodzisz tej bandzie psycholi? O proszę, gadające szczury, przykro mi, nie mam już sera. Odpowiesz nam na parę pytań, grubasie. Ha, ha, ha. Wiecie, gdzie możecie sobie wsadzić swoje pytania? Parę miesięcy temu miała miejsce obława na ten obóz. Ciężarówki pełne uzbrojonych policjantów zjawiły się znikąd. Zabrali wszystkich, wiesz coś o tym? Nie, ale już rozumiem, dlaczego poszło nam tak gładko. Ha, ha, ha. Nie pogrywaj ze mną. Obudziliśmy się w jakimś pieprzonym laboratorium, w którym wszędzie leżało nekro.
Kto ci to dostarcza? Skąd to gówno pochodzi? Jezu, ale jesteście upierdliwi. Dobra, powiem wam coś. Pośrednik, który załatwiał towar, to straszny gość. Ma starszy gość, ma na imię Michał. To on! Chwila, co? Michał? Nasz przyjaciel? Haha, słyszycie ten śliczny dźwięk? To niespodzianka, którą dla was przygotowałem. Wieki zajęło przetransportowanie jej tutaj, ale cierpliwość się opłacała. Pora was uciszyć ze szczury. Uciekajmy! Co to jest? Co ma być? Jeszcze jakiś pomocnicy. Oh no, mi się to nie podoba. Ała. O nie! Nekro, ładuj nekro. A nie mogę. Dobra, koleżko. Zostajesz teraz bez serkera. Chyba tak. O nie! Nie żyje. Nie żyje. Nie. Nie tak jest. Dobra. Oh no. O. I tutaj próbujemy coś zakać. Ciekawe! Uwaga, wójcu. Chyba trzeba go tam... Tak, zepchnąć. Nie chcesz iść tryb bez... O kurczę. Bez serkera. O, bo ja nie mogę. Ja to się przegrałam. Daj się szacę. Ja jeszcze. Super. O! Kiedy my to przejdziemy? Podjeżdżamy pod to jeszcze raz. Musimy jeszcze raz. Pamiętajcie, żeby nas wesprzeć, zostawcie suba, zostawcie lajka. Będą większe szanse. Dobra, przeskakujemy teraz przez to gadanie. Dojeżdżamy tego brudasa. Dobra, dawajcie po kolei tryb berserkera i lejcie. To pierwszy, bo nie jest pewnie nie ja, bo nie lubię tego. Dobrze. Dobra, wróciłam ci pod to. Może się coś pomoże. Nie! Jak nas brzuchem odpycha. On tym brzuchalem. To ma teraz ten tryb? Ja, muszę. Dawaj, wójciu. On mi cały czas uderza, ale teraz nie udało mu się. Sądzę prawie. O nie! Czy my nie żyjemy? No tak, ja nie żyję. Dobra, dzięki. O. Pałką go trzeba. Się go odpycha. To jest świetny pomysł. A my nie zabijamy. Oj, przymieliło go, nie? Ale no widzicie, musicie zabijać tych, jak oni mnie atakują. Dobra, my ich będziemy tu zabijać. Boże, ja nie żyję. Dobra, wójciu, zobacz pałkę, a ja lecę po tą dziewczynkę. Dobra, jeden. Dobrze. Dobra. Przymieliło go. Ale zniszczył pałkę. Jest jeszcze jedna tu. Dobra. A ta dziewucha mnie zaatakowała. Dobra, sobie ogniki weszło trochę. Kończył się basen. Co ona? O nie! Dotrwaliśmy. Co my? To było niesprawiedliwe! W ogóle! Co my robimy teraz? On nie, my jeszcze raz musimy go wykończyć tą pałką w tą maszynę. No nie ma innej nadziei. No. Kto łapie pałkę? Wójcia. Dobra. Na szybkości. Ale tam tych innych. Jeszcze nie ma pałki nawet teraz. Więc póki co tego i tu. Po prostu więcej i go chyba to zbierać. O, co? Dobra. Trzeba je zdobyć najpierw. Dobra, ja też jestem z pałka. Czemu? Wyleciała mi. A.
Dobra. O, mam. Kurczę. Kolejna pałka. O nie, już nie żyję. No nie, jak to? Na cię grać życia? Wyrok. Jeszcze nie mogę, bo mam pałkę, bo to... Dobra, już lecę do tego, ale co za chwilę, okej? Okay? No, dobra. O, o. Mój było. Mama, ulecz mi szybko, dobra, dzięki, 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 ja szybko mam. Nie pobieram. A, dobra, ja... O nie. Polegliśmy, nie. Trafiłaś. Nie, idę nam to chyba jakoś. Nie, no musimy tu przejść, no. Musimy. Przecież musi nam się udać. A ja? Ja życia bym chciałam to mało, aby cię oddawać. Aha, dobra. Dobra, mnie to już nie ma. To mnie też już nie ma. To jest taka strategia. Nie no, strategia jest jedna. Trzeba unikać go, przyjmować pałkę i go atakować. No taka jest strategia. Nie ma innej strategii na tą rundę. W walce wręcz nie mamy z nim szans, on ma takie bomby, że Najman się kryje, no. Jezus, jak oni mnie nerwiają. Masakra. O, już są pałki. Pałki, dobra. Znaczy, tylko pałki nasze. Są pałki, dobra, ja kolejne. Ale tu musisz w niego tą pałką. Nie. W niego. Dobra, ja już straciłam pałkę. Wójcie ją mają, to wójcie ją działa, bo najlepiej. Ale to musicie, jak ja próbuję go uderzyć, to oni mnie atakują ze skoku. W ogóle mnie nie osłaniacie, no. To jest cały problem. Dobrze. Dobrze. Powiem wam, na pewno jest łatwiej. No ale co, przyjęła już dwa mielenia, zobacz jak słabo tak. Z nią. Dawaj pałkę. Oddawaj nam pałkę. Dokładnie. Powiem wam, że we trójkę jest ten zbyt na pewno łatwiej. Dobrze, zmielona trzeci raz. Zmielona czwarty, jest załamana, już nie ma oka. To co chciałam powiedzieć? Ona, to jest ona. Yeah! Zmielona na hamburgery, haha! Podoba ci się gruba beko? Nic, to mam nadzieję, że Włat jeszcze jest na dworcu. Misja zaliczona. Dziękujemy wam bardzo za obejrzenie odcinka. Zapraszamy do subskrybowania kanału. Zostawcie lajka, zostawcie sobie dzwoneczek. Pozdrówka na was. Dzięki tylko wam udało nam się pokonać tą misję. Zapraszamy do oglądania. Żegna się z wami Wójcio, pozdrówki. Pa! I dziewczyny, tak? Wero i Moni. Pozdrawiamy. Pa! Pozdrawiamy.